Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książek to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. W końcu można powiedzieć, że doczekaliśmy się jakiejś korekty, no bo tak naprawdę ostatnie dni to były mocne wzrosty. Niedawno też informowałem o tym, że pobiliśmy rekord z 2007 roku, jeżeli chodzi o ten indeks WIG. Więc taka korekta tak naprawdę była spodziewana i myślę, że właśnie nikogo, nikogo nie, powinna, nie powinna dziwić. No jednak jak patrzymy sobie na ostatnie, ostatnie tygodnie, no to widzimy bardzo mocny, bardzo mocny wystrzał, więc tak naprawdę taka korekta absolutnie nikogo nie powinna dziwić. A jeżeli chodzi o spółki, o których dzisiaj chciałem powiedzieć, no to CDA. Spółka, która bardzo mocno rozwinęła się na tej pandemii, no wiele osób siedziało w domach. Ze względu na lockdowny i przez to, przez to ludzie nie mieli co robić, więc oglądali te wszystkie Netflixy, HBO Go, no i też można powiedzieć, że CDA na tym zyskała, no oczywiście tutaj nie ma co porównywać Netflixa, HBO Go do, do CDA, absolutnie, ale to jest jednak ta sama dziedzina więc więc oni też na tym zyskali. No nie tak jak mocno jak te, te inne większe podmioty, ale też na pewno na tym mocno zyskali. Zresztą widzimy też to po po kursie akcji, który bardzo mocno bardzo mocno wzrósł no i po tych wynikach finansowych, które naprawdę były bardzo dobre w czasie tej pandemii. No co ciekawe zauważmy, że te dobre wyniki nie były od pierwszego kwartału 2020, tylko już wcześniej te takie dobre wyniki tutaj były, od drugiego kwartału 2019, więc to nam też o czymś, o czymś mówi. No ten czwarty kwartał 2019 był, był bardzo dobry, ale to też spółka o tym mówi, że te kwartały, gdzie są miesiące zimowe, są dla nich lepsze, no po prostu ludzie, ludzie nie, nie chodzą tak często na przykład na spacery. Jakieś inne aktywności siedzą w domu, bo jest zimno, więc, więc oglądałem seriale. no Na tym oczywiście zyskuje CDA. No i co ciekawe, w pierwszym kwartale 21 dalej mieli ten wzrost, jeżeli chodzi o wyniki finansowe 4,7 miliona złotych samego zysku netto, więc to był naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry kwartał. No i jak mówiłem, złożyła się na to na pewno no na pewno ten atak zimy, bo chyba w lutym, z tego co pamiętam, był taki dosyć mocny atak zimy. No, też między innymi to, że pamiętajmy o tym, w pierwszym kwartale były zamknięte galerie handlowe, nie można było nigdzie praktycznie chodzić, też mieliśmy ograniczone możliwości jakiejś aktywności, rozrywki. Teraz to się wszystko otwiera, więc tutaj, no tutaj troszeczkę obawiałbym się o ten drugi kwartał. No, bo załóżmy, że drugi kwartał 2020 był naprawdę bardzo dobry pod względem tych wyników. Finansowych, więc tutaj bym się obawiał, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe przyszłe za ten drugi kwartał. No dzisiaj CDA bardzo mocno poszła, poszło do góry ze względu na to, że CDA planuje uruchomienie serwisu telewizyjnego w modelu OTT, telewizja linearna, linearna over the top. Pod nazwą CDA TV, no i mają już umowy licencyjne na dystrybucję kanałów telewizyjnych z blisko 50 podmiotami, m.in. BBC Studio Distribution, Kino Polska, Telewizja Polsat. I mówimy o tym, że start tej usługi to jest pierwsza połowa trzeciego kwartału 21, czyli bardzo już bardzo niedługo. Więc tutaj mówimy o tym, że jednak CDA tutaj zaskoczyło inwestorów, na pewno pozytywnie zaskoczyła, stąd też dzisiaj takie mocne, mocne wzrosty 8, o ponad 8,5%. No aczkolwiek pytanie, jaki też będzie ten drugi kwartał. Ja myślę jednak, że tutaj może być lekkie rozczarowanie, jeżeli chodzi właśnie o drugi kwartał. Ta usługa ma być uruchomiona w połowie trzeciego kwartału, więc dopiero w trzecim, a tak naprawdę w czwartym kwartale będziemy mieli taką pełnię wyników, jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten model biznesowy, ten nowy model biznesowy. Na pewno krok, na, krok w przód, jeżeli chodzi o CDA. No aczkolwiek też myślę, że tutaj rynek bardzo mocno, no, widać, że bardzo mocno, zareagował. No jednak pytanie, czy, czy tutaj na przykład właśnie nie będzie jakiegoś lekkiego nawet rozczarowania za te wyniki za drugi kwartał. Zobaczymy jak to, jak to będzie. No ten pierwszy kwartał na pewno bardzo bardzo dobry. Sprzedaż subskrypcji CDA Premium plus 35%, zysk, przychody, wszystko, wszystko na, na dużym plusie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę CDA. No i oni też właśnie mówią, że, że te okresy zimowe sprzyjają spędzaniu czasu w domu, no i też przez tę izolację właśnie mieli, yy, mieli zwiększone wyniki finansowe przez te wszystkie lockdowny. Więc pytanie, czy jak teraz się otwieramy, no to je, te wyniki będą jakkolwiek porównywalne do tych wyników z, z czasu, kiedy były lockdowny. No ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, pamiętajmy ten drugi kwartał, no już Pewnej części wiele rzeczy już było otwarte, galerie handlowe, knajp, restauracje. Było też już ciepło. No teraz jeszcze mamy ten drugi kwartał, końcówkę, ale wciąż mamy ten drugi kwartał. Widzimy, że za oknem ponad 30 stopni, więc też ludzie raczej w domach nie chcą siedzieć. No też pamiętajmy o tym Mistrzostwa Europy, więc wiele osób po prostu zamiast serialu obejrzy takie, takie mistrzostwa. Po dwa mecze dziennie są też, też oglądam, także, także myślę, że ten drugi kwartał no, może już nie być tak dobry, bo trochę czynników takich negatywnych tutaj się nawarstwiło. Te, o, których, o których mówiłem, no CDA cały czas rozszerza swoje portfolio, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o filmy, które są dostępne w, w serwisie CDA Premium. Różnego rodzaju, różnego rodzaju filmy cały czas się tam pojawiają. No między innymi horror host, naprawdę horror XXI wieku, bo to jest horror, który rozgrywa się na Zoomie w trakcie pandemii. Także, także można powiedzieć, że bardzo mocno horror na czasie. Aczkolwiek, jeżeli już mówimy o tych wszystkich wszystkich nowych filmach jakieś które są, no to zawsze CDA stara się dodawać te filmy i zauważmy, że to nie jest tak, że wszystkie są z 2021 roku, na przykład Wojna w Raju 2019, to film, który, który dodali, no na pewno nie ma ich co porównywać absolutnie do jak mówiłem Netflixa, HBO Go, ale myślę, że też na tym rynku są w stanie znaleźć, znaleźć swoje miejsce, no pokazali to poprzez przez wyniki finansowe, które są bardzo dobre, ale jednak uważam, że ten drugi kwartał może już tak dobry nie być. Spółka nowita. O spółce nowicie chciałem powiedzieć ze względu na, na dywidendę. Tutaj przegłosowana została dywidenda 12 zł na akcję. No przyznam, dzisiaj było bardzo dużo walnych zgromadzeń akcjonariuszy i tych informacji o przegłosowanej zatwierdzonej dywidendzie było naprawdę bardzo dużo, także absolutnie nie chcę tutaj wszystkich tych informacji yy, mówić o zatwierdzone, zatwierdzonej dywidendzie, bo kilka czy kilkanaście spółek dzisiaj taką informację przekazała. Ale nowita, myślę, że warto, warto zwrócić uwagę ze względu na to, że to jest 12 zł na akcję. Obecnie jest po 230, ale zauważmy, jak ona bardzo dynamicznie, dynamicznie rosła. Jak sobie zobaczymy na tę dywidendę, no to jest powrót właśnie do, do wypłacania dywidendy. Przez kilka lat jej nie było ze względu na rozwój spółki. Ona bardzo mocno stawiała na rozwój i tej dywidendy właśnie przez to nie było, ale teraz widać, że już wracają do, do wypłaty dywidendy. No, spółka nowita, ciężko powiedzieć, czy ona wzrosła poprzez pandemię, bo tak naprawdę może się tak wydawać, no bo to są różnego rodzaju włókniny. No i no, i, no tutaj mówią, że głównym odbiorcą produktów jest sektor obuwniczy, ale też inne, inne sektory. No i skoro to są różnego rodzaju włókniny, no to oczywiście pandemia też im w pewnym sensie, w pewnym sensie pomogła, ze względu na to, że to zapotrzebowanie na różnego rodzaju kostiumy było coraz, coraz większe, głównie z sektora medycznego, i oni rzeczywiście mają ten segment u siebie. Pytanie, jak mocno wpłynęła tu pandemia, a jak mocno rozbudowa tego zakładu, bo rozbudowa zakładu tutaj miała, myślę, że kluczowy, kluczowy wpływ. Zauważmy, już w 2019 pokazali lepsze wyniki ze względu na tę rozbudowę i w 2020. No, pytanie, właśnie jaki wpływ miała pandemia, a jaka rozbudowa zakładu, no, tego, tej odpowiedzi nie mamy. Na pewno. Istotną też informacją jest to, że, że ten free flow cały czas się zmniejsza. 92% mniej więcej to są główni akcjonariusze. No i Janusz Piczak, czyli jeden z właśnie dwóch głównych akcjonariuszy, on cały czas dobiera te akcje, No może już teraz przestał, ale na przełomie grudnia, stycznia, też w lutym były duże zakupy, jeżeli chodzi o Janusza Piczaka. Na, łącznie, łącznie chyba na kilkaset tysięcy, czy na ponad milion złotych. Więc tutaj mówiliśmy też o tym, że, że zarząd to skupuje. No, pytanie, czy, czy na przykład nie będzie sytuacji, w której będą chcieli ściągnąć tę spółkę. Ciężko tutaj jednoznacznie, ciężko jednoznacznie powiedzieć. W każdym razie free float jest tutaj niski, to jest minus, no ale z drugiej strony, te wyniki finansowe bardzo dobre. Powrót do dywidendy to jest na pewno bardzo dobra, bardzo dobra informacja. Więc tutaj taka spółka można powiedzieć, nieoczywista, bo jak mówię, nie wiemy, czy. Wpływ na ten wyniki większy miała rozbudowa tego zakładu, czy jednak, jednak pandemia, która też myślę, że jakoś pozytywnie się do spółki przyczyniła. A jeżeli chodzi o inne spółki, które, które powiedziały dzisiaj o dywidendzie, to znaczy które zatwierdziły ten dywidend, no bo jak mówiłem, wiele spółek miało dzisiaj walne zgromadzenie akcjonariuszy: to jest m.in. Drozapol Profil. Drozapol Profil, która zajmuje się tym segmentem, segmentem stalowym, tak to, można, tak to można powiedzieć, oferta profili m.in. zamkniętych, też inwestycja w nieruchomości, maszyny na sprzedaż, no ale głównie mówimy o tym segmencie stalowym jednak, jeżeli chodzi od razu o Drozapol. I chciałem zwrócić uwagę ze względu na dwie rzeczy, Po pierwsze, to jest ten segment stalowy i oni na tym wzroście, jeżeli chodzi o stal, mocno, mocno zarobili pierwszy kwartał, to jest 4,3 miliona złotych zysku. Oni są wyceniani teraz na 51 milionów złotych. Zł, kapitalizacja cała to jest 51 milionów złotych. 2020 to było 3 miliony złotych tego, tego zysku. No i ten czwarty kwartał oczywiście był, był dobry ze względu też na wzrosty cen stali. Pierwszy kwartał 2021 był jeszcze lepszy. Widzimy 4,4 prawie miliona złotych. Ale chciałem zwrócić uwagę na nich. Ze względu na to, że Drozalpol wypłaci 30 groszy dywidendy na akcję. A jeżeli chodzi o proponowaną kwotę wcześniej, która, którą zarząd rekomendował, to miało to, być, miało to być 10 groszy na akcję. Także tutaj mówimy o tym, że no jest, akcjonariusze stwierdzili inaczej, to nie zdarza się, się często, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o różnego rodzaju różnego rodzaju spółki, zauważmy, że tutaj Wojciech Rybka, Grażyna Rybka mają, mają większość jeżeli chodzi o udział i jeżeli chodzi o udział na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. O tym pamiętajmy, że ten udział nie jest zawsze jednoznaczny z udziałem na walnym zgromadzeniu. Tutaj widzimy, że w walnym oni mają 74%, prawie 75%, a udział mają 64%. No w każdym razie sytuacja, która nie zdarza się zbyt często. Dzisiaj też przez to spółka poszła do góry. No. Spółka poszła do góry i to bardzo mocno przez ostatnie kilka miesięcy z 2,30 na 8,40, na 8,35 obecnie. No ale też warto zauważyć, że jednak te wyniki finansowe bardzo mocno się poprawiły i liczymy na to jednak, że drugi kwartał też będzie dobry. Może nie tak dobry jak pierwszy kwartał 2,21, ale jednak, jednak ja myślę, że, że powinny być no co najmniej jak ten jak ten czwarty kwartał 2020 roku tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje ze względu na to że te ceny stali cały czas są na dobrym poziomie a w spółce raczej nic się dziwnego nic się dziwnego nie działo przynajmniej żadnych informacji jakichś nowych odnośnie tego nie mieliśmy jeżeli chodzi o spółkę Drozapol profil PKN Orlen no, spółka PKN Orlen dzisiaj 2,5% na minusie 2,53 na minusie dokładnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Orlen. I jeżeli, jeżeli mówimy o Orlenie, też oczywiście patrzymy na to, co się dzieje na ropie. Na ropie cały czas mamy, mamy wzrosty. Tak naprawdę praktycznie one są niezachwiane. Ostatnio jakaś lekka korekta, no ale myślę, że, że dalej wracamy tutaj do wzrostów już 74 jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi to o tę Europę Brand. I jeżeli mówimy o Orlenie, no to niedawno informacje o tym, że chcą wejść w energetykę jądrową, taką małą energetykę jądrową i teraz mamy informację, że Orlen i Syntos, bo właśnie z firmą Syntos chcieli w to wejść, do końca września chcą ustalić zasady współpracy przez SMR, czyli tych, tych małych mikroreaktorach jądrowych i projekcie offshore. Bo Syntos poprzez swoją spółkę, spółkę zależną, Green Energy, jest partnerem, jeżeli chodzi właśnie o offshore. I mówimy tutaj o tym, że właśnie podpisali umowę ramową o współpracy z Syntosem. Do końca września opracujemy szczegółowe zasady. Mówimy o współpracy w zakresie energetyki zeroemisyjnej, umowa również dotyczy offshore. Czyli mówimy tutaj o, o właśnie tych małych reaktorach jądrowych do 300 MW, ale też tych projektach offshore, które, no, w których Orlen oczywiście uczestniczy i, które, no, które to będą budowane przez najbliższe, najbliższe lata. Więc dopiero za, za kilka lat będą, będą owoce, jeżeli chodzi o offshore. A no, jeżeli chodzi o te smr -y, czyli te, te reaktory jądrowe, no to jeszcze dłuższa to jest perspektywa, bo mówimy o tym, że spodziewałem się pierwszy SMR w Polsce za 7-10 lat. Więc tutaj mówimy o, o tym, że no, jest to projekt, który. Jest z tej energetyki jądrowej, ale buduje się go szybciej i dzięki temu te stopy zwrotu mogą być osiągane szybciej niż, znaczy zwrot z inwestycji może być osiągany szybciej niż takiej normalnej, dużej elektrowni jądrowej, no ale też mówimy właśnie o okresie 7-10 lat, więc to też nie jest tak, że zaraz Orlen zacznie na tym zarabiać. Też informacja z Orlenu, że Orlen przetestuje prywatną przemysłową sieć 5G, to pierwsza taka inwestycja, Pierwsza taka inwestycja w Polsce, i to będzie test w środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. Jako pierwszy w Polsce będzie testował prywatną przemysłową sieć 5G w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. No i mówimy o tym, że tutaj Orlen jest nowoczesnym koncernem, koncernem multienergetycznym, który odpowiada na światowe trendy, nieustannie wdraża innowacyjne technologie, dostrzegają korzyści wynikające ze stosowania prywatnej przemysłowej sieci 5G. No przyznam, że, że to jest jakby kolejna gałąź, którą wchodzi PKN Orlen. Przypomina mi się taki tekst, nie pamiętam, czy to było z filmu Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota. Taki tekst, chyba, chyba chłopaki nie płaczą, gdzie ten szef mafii mówił, Może ty się jeszcze hodowlą jedwabników zajmiesz, przecież ty się na tym nie znasz. No i tak trochę tu jest z Orlenem. Oni wchodzą teraz praktycznie we wszystko. Gdyby to była spółka prywatna, bardzo mocno bym się obawiał o to, czy po prostu nie bierze za dużo na swoje barki. No bo tu mówimy, że to są stacje paliw, to jest ta energetyka i jądrowa, i wiatrowa. Mówimy też o tym, że to jest też gaz. Już nawet nie mówię o, o samym połączeniu z Peginigiem, ale, no, ale już nawet bez tego połączenia wchodzą w ten gaz. Teraz 5G. Więc to takie różnego rodzaju inwestycje. I jakby to była spółka prywatna, na pewno bym się mocno obawiał, no, ale Orlen też jest państwowy. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że spółka państwowa nie może upaść. To, to nie jest tak. Bo wydaje mi się, że, że politycy zrobią bardzo dużo, żeby tym Orlenem się pochwalić, ze względu na to, że pamiętajmy, w 2023 będą wybory, więc warto, żeby, żeby taki ktoś, kto rządzi, jednak miał się czym pochwalić, no a jeżeli coś się tutaj stanie w Orlenie, no to, no to na pewno opozycja wykorzysta to przeciwko, przeciwko partii rządzącej, więc z tej perspektywy wydaje mi się, że do tego 2023 powinno tu być w Orlenie dobrze, bo podejrzewam, że, że partia rządząca zrobi absolutnie wszystko, żeby właśnie na zewnątrz to tak wyglądało, że tam jest wszystko, wszystko dobrze, więc tutaj gdyby to, był, to była spółka prywatna, na pewno bym się obawiał. W tym momencie, kiedy wiem, że Orlen jest państwowy, tak średnio się obawiam właśnie odnośnie, odnośnie ten, tego, ten rozwój, jeżeli chodzi o ten rozwój w spółce, w spółce Orlen. No i jeszcze jedna... Spółka, o której chciałem powiedzieć, spółka Toja, która też wypłaci dywidendę 29 groszy dywidendy na, na akcje. I jeżeli chodzi o TOJE, no to oni tak co, co dwa lata wypłacali tę dywidendę, widzimy, że, że ostatnio co dwa lata wypłaca, wypłacali 80 groszy ostatnio, teraz będzie 29, 29 groszy, czyli nie ma jakiejś dużej tej dywidendy. No rzeczywiście ludzie, którzy chcieli tę wyższą dywidendę już mają coraz mniej dogadanie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółce, tam też właśnie były różnego rodzaju zmiany w, w akcjonariacie, m.in. tam właśnie, właśnie Schmidt i Pinkosz. Jeden był za wysoką dywidendą, drugi, drugi przeciwko. Także, także tej wysokiej dywidendy, no tutaj raczej już aż tak wysokiej może, może nie być w kolejnych latach, ale to, to też jest interesująca spółka, bo to jest dystrybutor elektronarzędzi, narzędzi ręcznych. Więc oczywiście w 2020 mieli swój dobry, dobry czas ze względu na to, że wiele osób po prostu wzięło się za remonty, ale myślę, że w tym 2021, kiedy, kiedy widzimy, że wraca, wracają różnego rodzaju przetargi, takie duże samorządowe, no to, no to też spółka będzie miała swój, swój dobry czas. Więc ogółem ten rynek elektronarzędzi powinien się cały czas rozwijać. Zresztą te wyniki finansowe są na ten moment bardzo, bardzo dobre. Cały czas mamy tutaj wzrosty: 65 milionów złotych prawie samego zysku za 2020 rok, no i ten pierwszy kwartał 21 naprawdę dobry: 165 milionów złotych przychodów widzimy, że, że rekord i tutaj widzimy taką jednoznaczną wzrostową tendencję, bo spółka też cały czas się rozwija, czy to w Polsce, czy w Rumunii, czy w Chinach mają też swoje centra dystrybucyjne no i ten zysk netto też jest na pewno bardzo dobrym poziomie wiele osób właśnie spodziewało się, że ta dywidenda będzie wyższa ze względu na to po prostu, że ten rok był bardzo dobry pod względem, pod względem zysku, no ale jednak spółka chyba woli więcej wsadzić w, w rozwój niż, niż w dywidendę Absolutnie tu nie możemy mówić, że jest jakaś zła sytuacja finansowa, środki pieniężne w spółce są, kapitał zapasowy jest na cały czas stałym poziomie. Te, te aktywa są też na, na mniej więcej stałym poziomie na przez ostatnie, przez ostatnie lata. Zadłużenie jest niskie, więc absolutnie tutaj do spółki nie możemy się, nie możemy się niczego przyczepić. No oczywiście spółka ostatnio już poszła mocno, mocno do góry, no tak jak myślę, że wszystkie, no może nie wszystkie, ale wiele spółek z polskiej giełdy. No aczkolwiek też warto zauważyć, że spółka rozwija się, jej rynek rośnie, więc raczej tutaj perspektywy, jeżeli chodzi o to, są pozytywne, a jeżeli wypłaca mniej na dywidendę, no to potencjalnie powinna przekazywać więcej na rozwój. To też jest myślę, że bardzo dobra, bardzo dobra strategia, jeżeli widzimy, że ten rynek może się nam zwiększyć. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o tych o tych spółkach? No, co myślisz o Orlenie, który już wchodzi praktycznie w, we wszystko, w każdy segment, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi czy to o energetykę, czy to, czy to jeżeli chodzi o paliwa, no i też, co myślisz o CDA, o spółce CDA, ze względu na to, że ja tu powiedziałem, że w tym drugim kwartale mogą być te słabsze wyniki, ale co ty o tym sądzisz, czy rzeczywiście. Ten drugi kwartał będzie słabszy, Twoim zdaniem? Czy jednak tutaj y, trochę przesadzam? I, no I w sierpniu, 6 sierpnia, zobaczymy jednak cały czas dobre wyniki. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć, do usłyszenia.